Za nas Panamera, nikt z nas nie ma siana i się bujamy po skwerach. Poznajemy życie i słuchamy o aferach. Zimno wry i leci z gwinta woda czysta. Najebany lecę freestyle, jeszcze nie powstała ksywka. A wiem, że to moja misja. Cały czas muszę to pizgać i to wygra. Od zawsze wiedziałem, konfidentów trzeba jebać. Suki trzeba jebać, dobrych ludzi wspierać. Zawsze to wiedziałem, że się nie możemy sprzedać. I zawsze zostanie ten szacunek do podziemia. Od pierwszego traka, kurwa, robię to na stówę. Wiesz, że tu nie zapłaci nika, potrzeba gotówę. Pierwszy Mike wleciał za skrojoną bułę. Może Bóg wybaczy, jeśli rozumie, co czuję. Zanim na koncercie pierwszy raz zaczęłaś piszczeć, wbiegałem do klatki, paliłem prawie po gwizdek. Mam tych samych ziomów, do dziś tworzymy rodzinę. I to pierdolony dowód, że nic nie było na chwilę. Całe ogrody to jest geo dla podziemia. Scena wieje chujem, nawet nie chcemy jej zmieniać. Nie wiem, jak mogę mieć sentyment do geja. Walicie tani proch i dupy, które każdy jebał. Dla nas to było coś więcej niż jest teraz. Nie szanują nas kutasy, jest afera. Wierzyliśmy w to na tyle, aby strzelać. Chociaż nikt tu nie miał klamy ani spreja. Zanim zaśniesz, opowiem ci, jak zacząłem. Dziwne życie układa się w jeden cel. Najciekawsze to chyba to niewiadome. Ale moje zdania zawsze wobec ciebie będą fair. Ej, chodź się ty miaraj, ale nie myl mnie z innymi. Bo to nie ta sama zajawa, ich to nie prawdziwy flow. Chodź się ty miaraj, ale nie myl mnie z innymi. Bo to nie ta sama zajawa, ich to nie prawdziwy flow. Chodź się ty miaraj, ale nie myl mnie z innymi. Bo nie... Patrzcie, normalnie tutaj Draco jest bijany na plus 5. Nie mówię o tym, że mi spaliło na plus 7, ale nieważne. Znaczy nie na plus 7, bo było na plus 6, a chciałem na plus 7 palić. No i nie wyszło po prostu. No i teraz właśnie walę na plus 5, daję sobie eskę, okej. Okay. Nie, no kurwa, pierdolę te urebki w chuj. Całuję cię we śnie, wspominam stare czasy. Trasa jest niewłaściwa, możemy odbić pasy, okej? Okay? Witam serdecznie, jestem właśnie po sprzedaniu ulepek. Znaczy, jakich ulepek, kurwa, tylko mi te ulepki w głowie jebane. Chuj z tymi ulepkami, jestem właśnie po sprzedaniu, nie wiem, tam kilku darów, co ja tam sprzedałem. Już wam mówię, sprzedałem tak buty wymiarów, które mi dropły z
tej wymarłej doliny? Wymarłej po prostu z tego Daftena, czy jak mu tam, nie? Z tego czempa. W ogóle pierwszy raz mi z tego wypadło, więc byłem bardzo zdziwiony, a później właśnie zgadnijcie z czego mi dropu, aż wam wyślę SS-a, nie? Bo nie mogę w to uwierzyć. Poszedłem sobie raz dla beki na amforę, nie? Patrzę, a tam szarfa nie istnieje. Mówię, no mówię, coś nieprawdopodobnego się tutaj wydarzyło, że z amfory drop i to jeszcze za pierwszym razem dla beki. Potem pochodziłem trochę żabkę, chuja dropa, chuja nic, trochę kasowek się zrobiło i kardel jeszcze spadł z wieży i tak się uzbierało 3 kaka z tego shitu. 3 kaka, jakieś tam kasowe porobiłem, ile mam teraz? 52 mięsa? 52 mięsa, zbieram do 100 mięsa, zrobię, nie wiem, jednokasowe, coś takiego. Bo sprzedaję kości, gdzieś powinno być 10 kaka, za 10 kaka kupuję. Ja się nie wiem, czy najpierw wiekan wymienić na pazury, czy właśnie exivum na Sentrio. Nie wiem, co się bardziej opłaca, ale te dwa rarki są w miarę podobnej cenie i od razu po wbiciu, od razu po właśnie kupieniu tych rarków, bo wbijam 90, ulepszę sobie na plus 5, tak samo tutaj mam nadzieję pokoleń, plus 4, czachę plus 5, w górę plus 5, no wiadomo, wieka już nie ulepszałem, no bo po co, i staw plus 3, nawigą plus 3, nie wiem czy go, nawigą chyba zostawię na razie, bo i tak właśnie bardziej korzystam z tych resek. Tutaj mam 2 reski, tylko oczywiście mam więcej resków zakupionych, ale wiecie, po prostu mam te na plus 3, więc te noszę w ekwipunku. Oczywiście małe rusa dobijamy na plus 5, tak samo z klify. No i wtedy z całym eku plus 5. Nie wiem, po co będę ulepszał, bo ogólnie chyba zrobię sobie reset na 90 wiedzy. To wtedy mi spadnie trochę wiedza, dojdzie mocy. Tak, 450 mocy, 300 wiedzy. No to myślę, że na spokojnie będzie, no to już będzie masna wiedza. Właśnie nie wiem, czy 500 mocy to podobno jest 1 deszcz na mięcku, więc chyba bardziej się opłaca w to moc zainwestować, ale za to, że mam ulepki w wiedzę. One oczywiście nie są złe. Ale chyba bardziej, kurde, by bardziej mi się opłacało właśnie w moc, no. Wiadomo, wbiję to, statystyki tutaj dojdą, no, na buffie może tyle wyjść. No bo to jeszcze ile na buffie? 16 chyba mocy daje, coś takiego. No to już masne statystyki będą w miarę. No, ale wbiję ten od razu 90 level, ale to wiadomo na A do Z jeszcze sobie skrzynkę tutaj otworzę. Wiadomo, shit. O, i zakręcimy śmigłem. No i shit. Ja nie wiem, ja ostatnio jestem... Niby nie mam szczęścia, niby mam z amfory dropu. Drop z amfory to jest, kurwa, większe szczęście niż epic. Uwierzcie mi, ja, kurwa, nie widziałem dropa z amfory, kurwa, przez cały mój staż. To jest, kurwa, nie wiem. Jak, kurwa, idziesz sobie po prostu, nie wiem, z kanału wychodzisz i nagle, kurwa, ktoś ci daje handel i daje ci 10 kaka. To jest większa szansa, kurwa, na to, niż drop z tej amfory. Naprawdę. No i co dalej? Od razu po wykupieniu tych dwóch rarków wbijam od razu 90 level, 2 levele. To jest, można to zrobić dla chillku w 2 dni, nawet w 1 dzień na lempo, kurwa, na kurwa 20 godzin i masz. Więc to nie będzie problemem, myślę. Nie będzie problemem. No i co? I oczywiście tutaj w ogóle się ładnie XP, zaraz będzie 4 level. Wiadomo, kurwa, powinieneś mieć 5, ale wiecie, egzekutory były kupywane i te sprawy. No i tutaj Aquaniry też od razu, zaraz 3. Tutaj powiedzmy, że tutaj jest 4 już. Tutaj jest 3, tutaj będzie 3 i jeszcze tutaj 4. Bonus plus na manę i to będzie gdzieś, nie wiem, kilka, ile będę, jak będę miał na 4? 7% szansa na podwójny atak, a zużycie many, nie wiem, z 5% będzie coś takiego. Więc to już będzie się po prostu opłacało.
Zapraszam Was na kolejne odcinki. Peace, yo.